Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a teraz speedrunujemy jak Reboiled Edition. Yeah, Magic Mike! No i kurwa tyle ze speedrunu, nie? Oh no, brother, I sense someone has arrived. Troll Bloda proszę zarzucić. Jaha. Okej. Idę. Poszło. Idę na exit. No, idziemy na exit. Jebać wszystko. Jedyne co magiczne, o właśnie, takie magiczne przedmioty dla Garecika może. O patrz, nie ma spadków FPS-ów już chyba na tej lokacji. Znaczy to były na tej późniejszej. A ja zawsze tutaj miałem. Ale się insekcik rozpadł. Się właśnie. Rozpadł, ja to muszę tutaj rozkładać, żeby mieć na naprawę na wypadek. Także jak nam wpadają jakieś cwele. O, gościu od zwoi. Halo, halo, szybko gościu. O, to ja biorę. Potiony. Kupuj, kupuj, kupuj. Okay. Kupuj, kupuj, a ci sztylet w plecy teraz. Bo oj, kasa mi się pokończyła, oj. Kasa to masz, 500. Jak mogła ci się pokończyć, jak ty wtedy 10 tysięcy miałeś spokojnie? No i się wysrałem kupując ci różne miłe rzeczy. A to ci heca. No. Tu mam exit, jak coś, więc chodźcie. No nie wiem, mogę mu sprzedać ten Crystal Sword za 700 i będzie hajsik. A właśnie, kurczę, przecież my możemy wszystkie te gówna. Proszę, 700 hajsu uzyskane. Proszę. Dobra, bo ja sobie kupuję od niego książki i zjadam, żeby być prawdziwym faszystą. Tak, tak, ten achievement. Zjedz książki. Masz, przerób sobie te rzeczy. A tutaj masz strzały penetrujące na boss. Chociaż ciebie mało obchodzą chyba rodzaje strzał, bo ty masz wszystkie rodzaje. No, w sumie tak, ale i tak ale rozkładam. Mogę przegadnąć. O, już siadą. Jadą. Chcesz to? Wio tak. Wio robią. Robią io io i będziemy bagietowani. O dobra, odblokował mnie. Jeban jest tylko scrolli nie sprzedawał. A nie, automatem wybuchnie, nie zdążę go killnąć? Nie zdążyłem chyba. No nie zdążyłem, niestety, no trudno. Ale kamyczek po sobie zostawił. No dobrze, będzie 600, no i pięknie, ostatnia książka do mojego faszystowskiego. 600. Cel. Dobra, naprzód, dalej. Speedrun. Nauczyłem się polimorfii, uhuu. Po co ci? Nie wiem, po prostu się nauczyłem, bo nie mogłem tego zjeść. Ja mam z boilerem na plecach zaginął. Nie zaginął, biegnie do was. Ominąłeś wejście! Nie mam tego zmapowanego. Gówno, kłamie. Ty no mówię serio, mam to na nagraniu, jeszcze specjalnie wezmę tyldę. Co tu jest za jakieś takie pizdrykowate wejście gówniane? Demon z boilerem na plecach. O nie no. O nie, Minotaur. Dobra, to zobaczymy czy nas dogoni, czy chcemy mu sklepać mordę. Ja bym sklepał Minotaurowi mordę, no tak po prostu dla zasady. Spoko, dwa wyjścia są tuż obok siebie. Jedno sekretne, jedno normalnie. Dobra, to ja mu kurwa sklepie. Jak ten kurwa sweter. Niech pozna moją zreboilowaną moc. O, nominal! No chyba wam się coś pomyliło. Ja jak sobie zjem kamyczki. Dokładnie, to jest ten reboiled. O, możesz porobić z 10 buteleczek w frozie, że jak znajdzie butelki tak. Te fosety z wodą. Tak, już robię. Zrobione 10. Wyrzucone koło mnie. Zaznaczam w którym miejscu. Ten demon z boilerem na plecach, jak tu przyjdzie, to najlepsze jest to, że będzie mnie już bić z obrażeniami, a ja mam to w dupie, bo ja mu po prostu będę tłukł. Pozwoli, że będę go też tłukł. Tak. Dobrze. Bigno ja. Ale chillerska muzyczka. O nie, kok mnie goni. O nie, to jest ten kok, a to jest jojo. A to jest moja dupa. Oczywiście będziesz chciał wszelkiej maści magiczne jakieś trinkety. Te na magic scrapy. Tak, tak, ja tego bardzo potrzebuję. Dobrze. Cześć, jestem kok, a to jest jojo. A to moja dupa. Los depresso. No właśnie, to jest ten problem, że ja teraz mam bardzo mało tego. Los depresso, patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, proszę. Znajdziesz fosety z wodą, to wiesz, napełnij. Mhm. Zaraz będzie... Wow! Jo, jak on się pojawi, to zaraz dostanie taki oklep, że wróci z płaczem do szatana. A nie, zaraz nie ma do kogo wrócić! No. Zabiłeś mi tatusia. Mamy, myśmy w sumie za... Nie wiem w jaki sposób ten minotaur ma tu chodzić, że i tych dwóch minotaurów w piekle załubiliśmy. Zabiłeś mi tatusiów.
a tu się w dwóch. Kurde, nie, naprawdę. Ten baron, czy tam rodzeństwo takie, wyślimy Minotaura. Minotaur takie. Okej, okay, spoko. Muszę. Psu pokazujesz, że patrz, mysz jest, zabij ją. I takie, co ty oczekujesz, że do ja... Do I mam... have to? Psu? O tu. Wyczejwenowi. Moi rodzice się zastanawiają nad załatwieniem sobie kota, zwłaszcza takiego bardziej dzikawego, żeby zajmował się łapaniem myszy, bo one dosłownie potrzebują takiej sekundy, żeby dostać się do mieszkania. I ostatnim raz, jak mysz była, która latała po kuchni, matka w panice i wiesz, naszemu psu sznaucerowi miniaturce takie, no zabij tą mysz, a ona się tylko patrzy na moje... No tak, i takie, the fuck am I supposed to do? O! Co to? Scale Brigade! O, jest, włączy... O, no, to Minotaur im w dupę! Ej, oni przeciwko mnie. No dosłownie, się nagle zespołni, jeden śpi. Ale jeszcze co, że ten Minotaur zaraz się pojawi i ten Minotaur dostanie takie... Cześć. Ja mogę rekrutować. Rekrutuj. Tak, rekrutuj. Bo są ludzie. To za Brigade. Tu. Rozpierdziela mnie to, że dostajemy sobie Scale Brigade tak po prostu. O, cześć pan, gdzie pan jesteś, Minotek? Siema! Patrz, co się dzieje! Pękłeś, śmieciu! Pęk, po prostu pęk. To nawet nie jest, że żart, po prostu... Aż się to poszedł spać, bo takie to było nudne. Ty z wszystkich tych Scale Brigade'ów przejąłeś, czy ktoś... Mamy, wszystkich mamy, nawet okay. Ja wziąłem. Co ty Dobra, na to? Bo ja sobie jednego wziąłem. Co ty na to, Scooby? No, powiedziałbym, że jestem pod wrażeniem i to takim pozytywnym. Pękłem go. O, Catrice, to niezły kok. Dawaj te potiony, ty koku, hehe. Kok alone. 5K. Kok alone! A był ktoś, kto taką przeróbkę chyba z nim robił. Cześć, ja jestem kok, a to jest... Boom, Gumshot Hellbansen. Z filmu Seansem, nazywam się Kok. A ja Jojo, a to moja dupa. To tutaj jest przejście niżej. Jest. Wyrzucam ci przedmioty do przerobienia. Dobra, ja się reboiluję tylko. Reboil edition. A ty masz Lost Depressor, tutaj strzały przebijające. I będzie kurde zwycięstwo narodu. Poproszę. To są dwa przejścia tuż obok siebie. Jak no, rzeczywiście. Coś oznaczało. Dobrą generację poziomów, mam nadzieję, że pomogłem. Plus 1000 nowych lokacji, które mają się... Dobra, robić. Ale ta lokacja jest o wiele lepsza niż tamte katakumby zasrane. Ej, kurwa... Siema, czy chcesz mieć połowę poziomu na przepaście i ślepe zaułki? Nie? Tak. Ja mam spoilera. To pewnie są magiczne ci rzeczy. A właśnie, tutaj jeszcze ci rzucam paraliż, jakbyś się chciał napić. O kurde, monster. No spójrzcie, jabłko. Nie, już teraz muszę tworzyć potiony, bo mam 95 alchemii. Chyba, że znajdzie się takie super potężne pokroju, nie wiem, mega strength czy coś takiego. Skarż. Czy chcecie też magiczne potiony? Bo ja w sumie nie dałem wam. A jako robot to działa na mój szary pasek? Tak, tak. Okej, to poproszę. Dobra, to ja tutaj wrzucam jeszcze strzały dla naszego huntera, niech sobie huntuje. Proszę. Ja tam 4 tylko będę miał na tworzenie. Okej. Tu jeszcze jakiś leży. No bo... Nie, no dobra. W takim razie jak nikt nie bierze, to biorę. Dobra, naprzód. Speedrun, Scale Brigade. Yes. Czy tam Zap Brigade. Okay. Idziemy do zwykłego exitu. Którego? Zwykłego, tak. Nie chcemy ten... Nie chcemy się bawić w koboldy. Koboldy są dla pedałów. To do mnie. Pyk. Podoba mi się to, jak rozwala tego... Diego. ...golema i jest tylko taki dźwięk upadania dużych kamieni. Wszyscy mi umarli. Okej, po golem. No cóż, nawet Scale Brigade z golemem sobie nie radzi. To tak? Wszyscy to było umierali? To przykre. O, Cockatrice, dawać Scale Brigade, walić w tego gnoja. Spoizonuję go. Dostał poizono. O nie, Scale Brigade zginął rzeczywiście. Oj, lipa. Jak smutna buzia. Co on mnie kurde wywąchuje, ten insektoid, że niewidzialnego... Wiem, zaraz ci oddam wszystko przy wyjściu.
Jesie chuju! O kurde, ile tu przedmiotów jest. Co jest z tej Scale Brigade? Wiesz co, w sumie Garcik, ty tu przejść, bo to jest tak dużo. Tak, rzeczy. To jest tak magiczne, że ja to jak rozpierdzielę na części, a ja tutaj Cockatrice'a sam ubiłem, także mam dla ciebie potiony. Prawdopodobnie paraliżu, a ty lubisz się tak paraliżować. To tak jak kurde ten, sprawa dla reportera i takie laska, zbierałem pieniądze dla dziewczynki, która ma tam paraliż i jaką piosenkę robią, oczywiście, że Martyniuka i śpiewa. Coś mnie w tobie sparaliżowało! Przerabiaj to wszystko, mordo. Przerabiam, ziomek. Jak jest książka, to tylko ją jem. Co to za scroll? O, scroll of food. Masz, zjedz sobie. Jest w końcu scroll tak. of food. Eat. Umiesz usuwać klątwy? Bo jak tak, to mam przeklęty paraliż i błogosławioną niewidzialność. Jebać. Małgosiu, Małgosiu, to cię tak zbrzuchacił. Ja pier... Ja pierdolę. Żona przebaczy ci, że zbiłeś. Ponika. Lecz nie wybaczy. Nie, że ją. A. Że konika. O, sprzedawca od tych kryształów i w ogóle jakby to miało znaczenie, ale w ogóle... Okej, jest sprzedawca, to zajebiście, bo ja bym sobie, wiesz, tam podszedł i może jakieś zwoje od niego kupił. Zobacz, mordę, jakiego dżema ci, kurwa, znalazłem, nie? Scroll of Charging, może być, kurde. Ale powidło. Tak to nic nie ma więcej. O, tutaj... O, czekaj, mogę zlockpikować? Jest, dobrze. Pij to, wkładaj tam w dziurkę, kurde, modem USB. Patrzcie, tak się lockpikuje. Ja tu naszą Zagd Brigadę trochę podleczę. Dobra, ziomo, masz. Zezszenie autystycznych podróżników. Ała, palce. Kurczę, już nie ma żadnych scrolli na sprzedaż, no lipo. Właśnie tych, kurde, blank scrolli nie chcę. No i kij, i tak już sobie ładnie podbiliśmy. Ile ty masz obrażeń na tej swoim łuku zniszczenia? 16. A ja jeszcze nie jestem wyszkolony w nim, także. Elegant. Mój ma na razie 22. Ale ty masz balistę, która jest w stanie cię zablokować korzystanie z samej siebie, więc... Bo ja nie wiem. No. Kurde, rozpadłem ich. Tylko ci kiry. Biego. Dziękuję. Tak mi to tłumaczycie, że nie mówią dziękuję? Coś tam, które kojo. No, które kojo, dziękuję. Dobra, upuszczam masę też przedmiotów do przerobienia. Właśnie, kurwa, ja tutaj. Plus jeden. I amulet odbijania magii i strzał. Dobra, ja zjadam tylko kamienie, bo się muszę zreboilować. Uwielbiam to sformułowanie, od teraz nie ma opcji, żeby tutaj inaczej nazwać tę czynność, tak, jak po prostu... Tak, że to już nie jest Fire Engine, tylko Steam Engine specjalnie w tym update'cie zrobiony. Oni wiedzieli, że to jest demon z boilerem na plecach. A co ja tam jeszcze powiedziałem, że robię tu obrazek w stylistyce El Muene della Robbia, czy coś takiego, żeby ten kod Lioko był jakiś... Tak! Od della Robbia nawiązanie, haha, wink wink. That was fucking hilarious. I laughed twice. Ten chleb uderzył w miejsce. Nie tylko chleb. Moja pięść również. Moja ognista pięść zniszczy twoje... Boże! Kto pisał te brednie? Przełącznik służy do przełączania. Bym się nie domyślił. Za dwie głowy to nie jedna, ale jak to sram. Ja widziałem na Steamie jakieś fanowskie na workshopie spolszczenie do drugiego, czy tam pierwszego starcia i tam jest, że... Tam koleś do sobie takim akcentem, że wszystko by było zabawne, dopóki ktoś sobie nie wybije łoka. I takie ja pierdolę.
Nie, Witchaven, nie bierz się za tłumaczenie, Huber! Nie lubię serii z samą, jest bardzo dla mnie symulatorem biegania w tył i to jest męczące podczas tych dużych, mieszanej walk na arenach. Nie można mieć takiej zabawy w pewnym momencie, że och, tylko sobie rozwalam wszystko z minigana i robię jakieś playsy, tylko muszę, wiesz, zawsze tego arachnida czy tam mechanoida rozwalić na tyle rakiet, zmieniać taki kombinat. Mi się to nie podoba. Stąd Painkiller był dla mnie zawsze lepszą gierką, bo tam każdą bronią byłeś w stanie rozwalić całą gierkę i mieć po prostu zabawę z fajnym bunny hoppingiem na styl. Gdzie ty w ogóle jesteś na tym drugim końcu? Chodź tutaj do wyjścia. Sorry, grzebałem w śmieciach. Scale Brigade zginął i pomyślałem, że go zezłomuję. Już biegnę. Ktoś mi tu powiedział Diego. Ja ci kurwa dam Diego. Diego. Które kojo? Dzięki. Diego! Które kojo? Dzięki. W sumie kobold tu pasuje. To jest taka jaszczurka. Kurę kojo, dziękuję, kurę kojo, przestańcie, nie wiem muszę... które. O nie, muszę kaszlnąć. Co to było za kaszlnąć? Otworzył piwo, kurwa, nie kaszlnął. Wyobraź sobie coś takiego. O kurwa, kamienie, sorry, muszę je zjeść. Kochanie, czy mogę podtrzymać dziecko? Dobrze, ale ostrożnie. Dobrze, będę ostrożny. I otworzył piwo, czy skręcił kark, bo nie wiem, czy się mam śmiać, czy powiedzieć, że chujowy żart. To takie... Zbudowałem mojego pierwszego malutkiego automatona. Jak? Mam dużo tych puszek, więc mogę te żarty robić. Kurę kojo! To co, pan Minotaur dostaje znowu wpis. Ej, patrz, co mi się przypadkiem wylosowało. Exit jest tutaj jak coś. Okej, okay, ale myślę, że Minotaur ma pierwszeństwo w dobrej zabawie. Nie. Wow! Wow! Zwolnij, wow! Szatanie! Możesz mi porzucać też te. Dobra, to masz, też się pobaw. Bo ja mam ten strasznie dużo miejsca na podrzucanie przedmiotów. No ja dobra. On się zespełnia, tu takie siema. To jest no proszę, mały, to proszę. Popełniłeś kurwa błąd, nie? Lowkery jakieś tu się kurwa respią. Nie mogę więcej tak niż czułem. Dlatego Froza, łapaj. Dziękuję. Które kojo? Ten cfel, jestem niedziany, ten cfel rzucił w ciebie butelką z wódką i mnie trafił. Ciągle mi do ryja 50 wlewają. Czy ty to rozumiesz? Ciesz się. Nie! Nie będę pił z frajerami. Czego nie rozumiesz? Że nie będziesz pił z frajerami. No to czego nie rozumiesz? Nie będę pił z frajerami. Będziesz mnie bokami cisnął, czy tak skopiesz, że się nie podbierasz? Gdzie? Które kojo? Które kojo? Co to znaczy boiler status normal? Nie rozumiem. Co to znaczy? Ja czekam. Dobra, zaraz zniszczę ścianę, jem kamienie. Nie będziecie mi tutaj kłamać. Friendly fire wyłączony, no nie? Tak. Dobrze, jakby mnie te twoje działka w dupę mi wsadziły, to by był koniec. Niszczę ściany, nie kamienie. Ej, nie, serio, on się zrespawni i takie... It was at this moment, he knew. He fucked up. Wszystkie działka strzelają, nie? Poszedł do kina na Oppenheimera, poznał prawdziwego. To jest, no że, trudno! To jest zdjęcie Fredka Kiepskiego, takie kiedy zabierasz japońskiego kolegę na Oppenheimera. Panie, ty mnie pan tego nie pokazuj, bo ja żem to już widział. Dziękuję ci za garść tych cennych informacji, ale ja mam to w dupie. Rzekła nas pana historia, panie Boczek, a teraz wypierdzielać pan do swojego kibla. Co jak opowiadał, że mnie go kibla straszy. A to prawda, straszyło, ty się zaraz się udusisz, ty gruby debilu. Boże, stare odcinki Okiła Kamidowa to jest coś pięknego. Tak, a jak się zmienił reżyser, to już później było gówno. Tak, dlatego... O nie, zbodyblokował mnie, nie jestem w stanie uciec, need help! Nie pamiętam, jak się ten drugi nazywał. Pomóż mi, zbodyblokował mnie Kokatris! Ja? Tak, ktokolwiek, kurwa, nie mogę wyjść! To musisz zmarnuję dużo potionów! Ja tu na starcie jestem, tu... Trudno, no to po prostu zmarnuję dużo potionów i tyle, bo mnie zbodyblokował i nie jestem w stanie wyjść. To jest moje główne zastrzeżenie do tego. No bardzo śmiesznie, kurwa. No chuj, no zdechnę po prostu, ale...
No i wypiłem gdzieś tak z 5 potionów, bo mnie kurwa body blokował. A ile masz? No 15, no ale nie chciałem ich marnować. Stoneblood, pierwszy raz widzę coś takiego, co to robi? Aha, paraliż, no to niezła kamienna krew. Ej, no Garecik, patrz na to. No. Wow, dostałem asleep. Już. No i tyle było, kolegi. Tyle było. To co, idziemy do wyjścia? No ja pierdolę, wjebałem się w 2 golemy. No szkurwa, to trzeba mieć pecha. To już nie możemy na to... Nie, no wiem, bo po prostu jak się idzie tyłem i strzela z łuku, no to trzeba patrzeć, gdzie się idzie. Ale że nie patrzyłem, no to... Może ty chcesz tą kapotkę niewidzialności? Ale ja mam niewidzialność, one i tak po prostu mnie widzą. To śmiecie, co one cię kurde... Wyniuchałem je tym swoim witcheveńskim okiem. Patrz co powiedział. Mam jeszcze jeden flawless... A w sumie wezmę, przydam. Nie, no ja mam cały czas niewidoczkę. Ale po prostu zostałem zreboilowany. Reboil edition ci zrobi, no co za bandziory. Nie no, teraz to ja im robię reboil edition, bo w starciu 1 na 1 już nie są tacy sfani. Tak to właśnie jest. Dobra, to teraz Tinkerbox. Skawędżuję ten złom. Znalazłem Crystal Shield, ale nie, ty masz lepszy, bo masz taki magiczny. Tak, i ten Crystal Shield, on się psuje mimo mojego levela. What? No, pojebane. Dobra, Garecik, przy wyjściu tu zrzuciłem ci masę przedmiotów, które sobie przerobię. Okej, okay. Lecę. Czyli muszę iść... No, zajebiście, wyjebałem się w spanie. Najlepsze jest to, że to kiedyś cały czas resetowało ten stan. Więc musiałeś... Miałeś stunlocka cały czas. Miałeś stunlocka i nic no nie mogłeś. No to fajnie. No całe szczęście sobie troszkę kimnąłem i teraz idę do was. Slightly aged tamalej. A właśnie, ja swoje działka muszę zebrać, dobrze mi to zaprowadziliście. That tamalej hit the spot. Oof, you're very hurt. Cool, full. Mocny full. Ja mam cały czas te dwa w swoim ekwipunku, więc git to. Tu widzę, że ktoś jeszcze dwa położył, zostawił. To niech zostaną. To są te, które nie byłem w stanie już podnieść, które mi dać. Dobra, i ten cały złom to jest to, co muszę tak. Tu... No ja pierdolę, kto? Ty, ja nic nie... Nie, ja nawet nie zdążyłem kliknąć, odpaliłem se kurwa tab. Proza. Nawet nie zdążyłem przemielić tego całego gówna. No Anton ja... Macierewicz, to byłeś ty. Ej, weź mnie porównuj. Ale kurwa, przeteleportowałeś nas na kolejny poziom, jak mogłeś? No przepraszam. O, bloodletting, bardzo dobry spell. Ale speedrun mamy. W miacie kurwa nie zespeedrunował, Octopusie. Speedrun robimy. Damy radę. Udałem nie no, radę. To oczywiście, że damy radę. No więc chcesz piwo? Nie. Ty pytasz dzika czy sra w lesie? Tak. Kurwa, rzuć! Ty dig tutaj działa. Działa, to se chociaż kurde zreboiluje. No w końcu super hit at Reboiled Edition, ile można czekać. Czy wy się naprawdę rzucacie alkoholem? Wszystko wskazuje na to. Zoku gra w Lost Arka, no to zajebiście. Nie, ja po prostu tak się wkurwiłem, że musiałem aż zdjąć kapotkę, obrócić się z mściwym spojrzeniem na niego. Szkoda, że tego nie nagrałeś, bo jadłeś kamienie, Japończyku, chodźmy. Kurwa, przysięgam. Po prostu, tylko chciałem powiedzieć, że przysięgam. O, dobra. A co takiego z tego dostanie piwem po barcie? O, super, mogę sobie to zlockpikować, to zawsze dodatkowy expit. Fajny. Dawać gniew. Mi. Gniew. O, siema, diabeł. Ale to zlockpikowałem, dobra, mam... Ale wampir, wypierdalaj. Wampierz poszedł, zesrał się. Dobra, to tak, wyrzucam ci tutaj potki. Zajebiście. Wow, i tinkering kit, ktoś chce potinkerować, to znalazłem tinkering kit. Proszę bardzo, jest excellent, bawcie się. Wy też od dzisiaj możecie być złomiarzami.
Oczywiście, tak, każdy z was może być złomiarzem i chwalić się o tym w szkole. Mój tata jest złomiarzem. Nie chwal się. Chociaż nie ma co naśmiewać się, bo prace te, takie fizyczne jak najbardziej są ważniejsze niż te wszystkie umysłowe. Dobra, to ja powiem taką ciekawostkę. Sam woziłem złom i sprzedawałem, żeby dorobić. No i co? Au, au. I nie czuję się, jakbym miał boiler na plecach z tego tytułu. Przepraszam, nie słuchałem. No właśnie zauważyłem, że każdy miał wyjebane w to, że powiedziałem, że zbierałem złom. Ale przez jakąś firmę, czy jak? Nie, no ja normalnie zbierałem złom, zwoziłem go na skup i dostawałem pieniążki. Pieniądz nie śmierdzi. No nie śmierdzi. Śmierdzi to, jak go w jaki sposób go inwestujesz. Bo są ludzie, którzy takie kupuję na kryptowalutach coś tam. Ej, nie ma już takich spotkań? Nie, dobra, dalej są. Ja pierdolę. Nie, no są, no ale to wiesz, wyszło z bety. Tak, i bardzo długo tam było. Słuchaj, ja mam RTX-a 3080 i to jest bardzo wymagająca gra, więc proszę tam się zreboilować. Zreboilować. Dobrze, Garecik, ja tu wyrzucam w to miejsce bardzo dużo fajnych... Chcesz nowy alembik? Bo nie wiem, jak twój obecny wygląda. Jest excellent. Jest idealny, że tak zażartuję. Ho, ho, ho. Cock and yo-yo. Bumkamshot Helmansem. Filmu seansem nazywam się Cock. To mój kolega yo-yo. Dzisiaj ale się palisz, Inkubusie. Pękniesz, śmieciu, jak kondom komuś. Ale jeszcze nie wiem komu. Powiedział o starych woźniaka, no nie wierzę. Ha. Co za żartowniś, nie? Żartowniś komedian. Mój ulubiony. A, wampirz mnie goni, ale to frajer, ale go knockbackuje. Haha, płacze. No na razie to... Wow, co ty za jakieś spele rzucasz, frajerze, ale kamino. Dużo tych wrogów. No. Rzucam jeszcze raz chwilę. Mnie pierdolniesz tym zajebanym alkoholem. Wlewa mi do ryja kurwa 50. Dobrze, to nie ja, bo ja nie mam żadnych buzów. Ważne, żebyśmy, wiesz co? Jakbym, powiem tak, Gareth, jeżeli kiedykolwiek, jak jest czarna polewka w panu Tadeuszu, no nie? Jako taka oznaka pogardy. Baratheon? Sorry, jakiś cwelci mi się zrespił, go zabiłem. No, kontynuuj, o czarnej polewce. Że jeżeli kiedykolwiek bym miał na ciebie jakąś kosę, no nie? I nie chciałbym ci tego mówić wprost, to jakbyś mnie odwiedził i bym ci polał bolsa. O kurwa, bols, przecież się nie da pić. No, to wtedy byś wiedział. To wtedy byś wiedział, że jest bardzo źle. Kurwa, to najgorszemu wrogowi bym bolsa kurwa nie podał. Kurwa, chcę ten levitation, no. Ja pierdol. Ale mi teraz sprzedałeś tutaj srogie grzyby, kurwa, jak zacząłem myśleć tak o tym bolsie. Tak, plan bolsa mi się po prostu przypomniał. Dobra, czemu nie jestem zreboilowany? No kurwa, kamienie ze ściany. Tak! A nie próbowałeś z tymi magicznymi skrapami? One bardzo dużo też dają. A magiczne skrapy ja wykorzystuję do craftingu, żeby wbijać sobie ten tinkering, bo może nas tuwe dobije. Chodź tutaj, bo to jest masa śmieci do przerobienia. Tak. Okej, okay, idę. Tym razem mam nadzieję, że to nie jest przy portalu wyjściowym. Nie, troszeczkę dalej ustawiłem. Bardzo mądrze. Dobra, jak macie coś magicznego do naprawienia, to możecie dać, to wam naprawię. Magicznego? Magicznego. Magicznego. Witchaven, kurwa. Nie, przecież on nie jest magiczny. Jego oko jest magiczne, jak spierdala. On jest czarodziejski. Czarodziejski flet, to jest jego, kurwa, flet Witchaven. Tu jeszcze te torcze magiczne. Ja pierdolę, czajcie, Witchaven jest fletem. A gdzie dmuchasz, żeby leciała muzyczka? Dobra, to co mam tutaj naprawić, czekam. Oko. No co wam naprawić, niewidoczne duszki pierdziuszki? Nie jestem w stanie nic wyrzucić, bo technicznie jestem zmieniony w inkubusa przez Potiona. Oh no. Oh no. Smutna buzia. Nie, wiesz co? Nie, czekaj, to. A nie mogę wyrzucić. Dobra. Dobra, to idziemy dalej. Let's go, exit. O, robię jakieś ciakłakło, tak, skubi, skurwiaty, Are you okay? Nie. Nie. Yeah. He never was. O, exit od razu jest tutaj. Nice. Kurwa... Gościu, nie, tak się nie bawimy.
Nie, no dawaj, speedrun do końca. Ile zostało na nagrania odcinek? No jest 30 minut, a ja to bardziej myślałem, że jeszcze może sobie zdążę. Przed wyjściem, nie na wyjściu, tylko przed wyjściem wyrzucą książkę, może ci się faszysta odblokuje. Ale to mam nadzieję, że to taka... O, taka idealna do zjedzenia. Uwaga, jemy. Jest, faszyst! 50, non-magical book. Ostatnią książkę na temat homoseksualizmu zjadłeś, nie? No i bardzo dobrze. Ostatnia książka na temat tego, jak można dotykać dzieci. Przestań, takich rzeczy to się nie robi. By Klejwik Blumstein. Słuchaj, gościu, no tak? No tak, zapomniałem, to są troszeczkę zakazane żarty, nie wolno tak żartować. No, nie wolno. Bo wiesz, chodzi o to, że żydowscy naukowcy tam jakieś śmieszne książki wydawali, gdzie bardzo nie podobało pewnemu narodowi i potem oni... Dobra, bo zaraz zaczniesz mówić tutaj o gościu, który miał na nazwisko Money, John Money, i on robił... Oni potem powiedzieli, że nie, zrobimy taki fajny uniwersytet mówienia prawdy i będzie postawiony The Third Reich on the left i tam... Na pierdole. Travis. Przejdźmy dalej. Polewa czapeczka cię uciska. Chodźmy dalej. Chcesz mi powiedzieć, że druga wojna światowa nie istniała? No w sumie racja, 6 milionów to troszeczkę niepoważna liczba. To jednak trochę dużo. Jak nazywa... Co to, mamo, co to jest Holokaust? To jest moment, w którym Żydzi byli zaprowadzeni do pracy i powiedzieli, że od tego umarli masowo. Ja pierprawis. Jak to przeczytałem ten komentarz, to ja się rozpadłem ze śmiechu. Muszę wykrafcić lockpika, żeby to rozchodzić. Zostali zagonieni do pracy raz w życiu i mówili, że od tego umarli. No nie mogę. Travis, na litość szkieletową. I tak nie masz monetyzacji na swoim kanale. Mam. Nie, to... Mam. Nie, mówię poważnie, mam. I co więcej, raz na 6 miesięcy potrafię nawet dostać 3 stówki od YouTube'a. To miły dodatek. Na ile miesięcy? Na 6 miesięcy. Nie. To miły dodatek. No nie powiem, że się z tego utrzymam, bo mam normalnie etat, ale no zajebiście slow dostałem, próbując do was iść. Idę, jakbym miał nasrane w nachy. Speedrun, szybko. No to biegnę do was, tylko mówię, dostałem slowa. A gdzie macie to wyjście? Tutaj jest, wrogu. Czemu nie wychodzicie, jak na tym stoję? Kurwa! Masz potiony, żryj. Dobra, rozwalcie mi ściany, muszę się zreboilować, bo mi tutaj zaczyna brakować zasilania. Idziemy do Drakuli, czy nie? Nie olać, sram na niego. Okej, to exit jest znowu obok. Dobra, ale mówię, zniszczcie mi ściany, żebym się mógł reboilować, bo już mi tutaj... Reboil. O, zajebiście. Masz jedz swoje kurde chipsy śląskie. Kurwa, jebane automatą, widziałeś to? Tak, widziałem, dobra, zajebiście, tyle mi starczy, teraz będę super reboil. Ja jeszcze mogę chodzić, a mam 5 staków kamieni. No to prawda, to było 5 staków. Co tam, demonie? Mam nadzieję, że ludzie oglądający to polubili ten dźwięk chrupania, bo ja go już w słuchawkach naprawdę dobrze słyszę. Co to było, jakieś pod nosem? Nie, to w grze. Stałeś za blisko. Spadki FPS-ów, chuj tam, klikam po prostu. Przypadkiem popiłem sobie potionem na manę, tak twarde były te kamienie. O, i tutaj jest przejście dalej, zajebiście. Dobra, idę do was. O, poruszam się. O, jeszcze jeden kamień, nie no, takiego kamienia to nie odmówię. Będę mieć całkowitą odporność na ogień. Zajebiście. Dawno nie byłem tak reboiled. Wow, no kto przy... Cloaker! Shadow of Mordor, o nie! To gorzej niż Shadow of the Colossus! Jakie mam spadki FPS-u, chodźmy dalej. Okej. Okay. O, koźlarz babka. Koźlarz babka. Baron... Jestem Baron Rogacizna. A teraz zjedz swój materac. Dawaj, zjedz go! Zjedz go! To było z Edków, co nie? Tak, tak. No, jak dostawał komunikaty przez walkie-talkie. No i zajebiście, ja już tutaj kładę niespodziankę. Okej, no. Ej, czekaj, bo ja mam 24 trapy. W którym miejscu on się dokładnie pojawia? Na środku gdzieś, ale mogę go naprowadzić, jak się pojawia. To czekaj. Jakie to? Na sen, czy co? Freeze.
Zadają obrażenia. Będzie oglądał tego youtubera. Ja bym osobiście te trapy zostawił sobie na... Ale ja mogę skraftić kolejne. Tu chodzi tylko o to, że chcę zobaczyć, czy mu się to takie, wiesz, ekipa Freeza pojawi. Na końcowego bossa, jak darze radę umieści taką halę dosłownie tych min w jednym punkcie, to ja postaram się naprowadzić tych wszystkich wrogów. Myślę, bossów. Że tak. Myślę, że będę w stanie. Ja oni kurwa, ja nawet nie muszę to stać. Po prostu. Dobra, no poczekamy sobie, wyjście jest tuż obok i potem końcowy boss, ale musimy jeszcze Minotaurowi taką ostatnią. Wiesz, on się tam. Kurde, robi Rocky Balboa jakieś przygotowania czy coś. W międzyczasie my takie klik guzik, kurwa, C4. When your eyes see one Minotaur, I see. Mam dwa kokotejle obok. O, to zajebiście, dobrze się składa, bo z nich fajne rzeczy lecą. No to co, ten? Ja się reboiluję i robimy. Noisemaker? O właśnie, Noisemaker, masz rację, tak. Jakby co, mam masowe leczenie. No co ty, Inkubusie, sobie myślisz, Oktopusie? Gruby debilu. Idź tam z kotlet z grillem położyć się na kotletę. Kurwa, on aktywował wszystkie bomb te track, miny. Have 5 bombs triggered by a single fall within 5 seconds. Kto je striggerował? Cockatail. No dobra, no trudno. W każdym razie jest data achievement, jak się okazuje. No tak, Cockatail jest niezwykle odporny na magię, dlatego właśnie nic mu to prawie nie zrobiło. Fixer Upper, Repairer, Salvage, 100 Tinker, Traps. Wow, zajebiście, tyle achievementów. Dobra, no to co, no teraz już kolejnych trapów raczej robić nie będę. Masz tutaj potkę Confusion, bo wiem, że się do czegoś przydaje. Przeklęty kamień, prawie bym go zjadł, ja pierdziele. Piórko ktoś chce, nie wiem. Piórko! Dobra, żremy kamienie. Nie, jem jest zero, można je przerobić. Jedz ty... Jedz komórco! Dobra, trochę trapów zrobię dla tego. Tylko może teraz flamy zrobię? Flamy zostaw na bossa, bo one są najwięcej warte. Ale zadają tyle samo. Jak sobie życzysz? Pokaż, no tylko 8 rzucę. Zresztą i tak zbijemy tych bossów. Tyle potionów życia ci dałem, że to jest niemożliwe, żebyśmy to przejebali. Dobra. No. Trap przygotowany jest. Co więcej, Garycik? Wiesz co, Garycik masz? Okej, okay, nie ma sprawy. Mam 22 i tak nie zdążę wypić, ale dzięki. Chcę zobaczyć, jak kurde spełni się te minuto i takie hoja, i nagle wybucha wszystko. Hoja, to on dostanie do dołpy. Ty wiesz, co my mu robimy w tym momencie? Taktykę z patriarchą z Killing Floor Riding, gdzie się te C4 na głowę nastawiało i się podbiegało do niego. Cockatrice. O nie, już pomagam. Do spania, Cockatrice zasrany. Będzie mi tu niszczył moje działka. Ty gruby debilu. No trudno, to sobie kraftuje kolejne działko. No, niech się położy tam z kotletami. Tak, i zjedz sobie patelnię z kotletami. Tak właśnie było. A tak całą patelnię, tak wiesz, rozbrałem. Tak, całą patelnię, no! No dawaj, którego trapa, w prawo, w prawo, ciągnij frajera! Nastawiam. O, jak wybuchł! Zesrał się. No i tyle go było. No to idziemy do wyjścia. No, taki był mądry, a teraz umiera. Skąd tu jest jeszcze? Wejście chyba na dole, czy na górze? O, sklep powiadasz? No, to taki sklep, to ja bym za... Murszu, ja tu... Mushroom, mam tu dla ciebie, kurde... Mushroom, kurwa, grzybak mówi. Muszu? Proszę. Geniuszu, ja pierdolę, nie kurwa, wierzę. Nie, scroll of charging, jakby był mi na coś potrzebny. Szkoda, że nie można spisać na blank scrolla, no nie? Czy coś takiego. No, sprzedałem mu te dwa. Myk 9000 hajsu, nie? Wypierdalać goat menu. Level up. Podałem się ich ten dźwięk. Poza K to był prawdziwy Goatman, reszta to są jakieś podrabiające chujowe. Kozaka, ty kurwiu, jeszcze raz próbował już rzucić we mnie, nie? Ty masz amulet? Rumor. Uflo, a mam amulet of magic reflection. Gdzie tu jest to wyjście? Kurde, Shroomor, nie masz nic ciekawego, jestem rozczarowany. Mushroom. Myk, usunięty. O, co to za potion? Red Potion of Sickness. Strasznie. O! A co to za jakiś inkub, który się myśli, że wyteleportuje przed śmiercią? Taki jakiś, był mądry, a teraz umiera. Jakiś widz. Nie wiem, chyba jakiś widz. Spellbook z... Cure Ailment. Proszę cię, co to jest ailment? Nie wiem.
chyba jakieś stworzenie. Zbieram wszystkie pochodnie, jakie tu mogą być jeszcze na tym pięknie. Poziomie. Jakieś kurde dżemy, nie dżemy, kurde. Mam po 300 zębatek, 300 kryształów, 78 magic scrapów jeszcze dodatkowo, także... No myślę, że będziecie ze mnie zadowoleni, jak zobaczycie, co będę w stanie wykraścić. Jesteś dobrą mordeczką, yeah, pięknie. Dobra, Hubercik, wychilluj bombę, bo tu widzę, że... Jakiś wis. Ty, uśpiło ducha! Strzelam duchowi w plecy, frajerowi. O nie, duchowic już śpi, a ty mu kurde. Właśnie, Witchhaven! Obrażasz plecy, no nie, jak tak, no jak tak można, no jak tak można, mój drodzy, nie można. O, duchowic już, Shadow of Demon z boilerem na plecach, no to zaraz zobaczymy, cwaniaku. No i co, i kurde, właśnie, pokonałem cię. Jeżeli te shadowy mimikują twoją duszę, bo są twoim shadowem, to w jaki sposób jest demona z boilerem na plecach, jak ty jesteś automatonem bez duszy? Czemu miał boiler na plecach? Co jest naj... To jest kurde pojęcie, powiem ci, że to jest najtrudniejsze pytanie, nie? Jeszcze trudniejsze to, jaki cudem Joanna Dark miałaby pomóc narodu polskiemu, jakby była wskrzeszona, ale... A z jakim cudem pomógłby Jan Paweł II, bo Piłsudski to jeszcze rozumie. Nie. Przecież było wytłumaczone, że on jest jako ostoja chrześcijaństwa i prawości. Jaruzelski. Tam nie był Piłsudski, tylko Jaruzelski był. Piłsudski robiłby więcej sensu, Jaruzelski nie zrobił nic dobrego. Dlatego właśnie jest takim meką z tym. Pamiętam, że chyba też się już od razu śmiać, jak powiedziałem, że Jaruzelski. Masz? No. Jakieś pociągi. Ciap, ciap? Jak to było z okiem, że tam, że ciap, ciap? Ciap, ciap, kurwa. What the fuck? Tak, coś było, masz rację. Ja ostatni odcinek jego... O, już mam max. Zajebiście. Mam już max w toporach. Zajebiście. Że miał ostatni odcinek kończący serię, bardzo stary filmik. To są czasy, kiedy ja jeszcze, kurde, robiłem gówno filmiki na YouTubie. Ale tam było, że zabiję pieska, bo mnie kurwa w kurwie. I tam tak, jest, było. Pies, takie ciap, ciap, chodzi po piasku, ciap, ciap, kurwa. Było. Ty, znalazłem dla ciebie błogosławiony alembik. Kurde, dobra. Wiem. Słuchaj, jest błogosławiony, no. Między niewiastami? Tak. Ja od żywota twojego zjada Zeus. Zeus. XD. Bo to takie śmieszne. Nie, bo to prawdziwe, kurwa. A, czyli wymyśliłeś prawdę. Wymyśliłeś prawdę, znowu. Zapraszam. Słuchaj, Garecik, ilość tych magicznych potionów, tych, boże, magicznych torczów, ile mam teraz przy sobie, to jest niepoważne, powiem. Wizja. Nie wiem, chyba jakieś magiczne torcze. Jesteśmy tu przy wyjściu. No ja wyrzucam ci tutaj przedmioty, żebyś sobie na ludzie je podniósł wszystkie bez problemu. Kurwa, jakie spadki. To są do zmielenia wszystkie rzeczy, prawda? Tak, to do zmielenia. To czekaj, zobaczę tylko, czy mi się mój tinkering box nie rozpierdziela od tego. Jest możliwe. Nie, jest excellent cały czas. Dobra. No zębatek mam od cholery, magicznych rzeczy też nie mam najmniej. Magiczny alembik dla ciebie. Ale się wkurza, pa jak go piecze, komunia święta. No przestań się nie popychać. To mnie ktoś popycha. To mnie ktoś popycha. Ale go piecze, komunia święta, widzicie to? Widzę. Dobra. Te rzeczy jeszcze do przetworzenia. I ze względu na to, że już więcej nie znajdę... To tutaj sobie jeszcze możesz te potionki zobaczyć. Co z tego wypadły frajera? Uczejwyńskiego. Hehe, pocisnąłem mu, yeah. Już olać, już wszystko mamy na maksa. Ja już tylko duplikuję ostatnie potiony tutaj na życie. Nie zdążyłem wylewelować range, ale mówi się trudno. No u mnie też jest 78, to jest bardzo dużo. Ja 89. Czemu moja postać jest taka wolna? Aha, bo mam tyle złomu. To zajebiście, będę mógł wykraftować od cholery. Tak, wszystko się jest. Tam posta. Miny inne takie. Dobrze, los depresso. Ty kurwa jebana, my tu mamy miły moment, wypierdalaj. Umieruj. Czemu go pocisnąłeś, los depresso, ty kurwa jebana? No bo taki ma nick. Ty, wpadłem na pomysł, kupię od tego Cfela różdżki. I... Zobaczyłeś wszystkie? Tak. Nie, zeskrapuję je, kurwa.
Ja mam, o, dobrze, ja mam jeszcze dodatkowo 24 te buteleczki na potiony. Dobra, uwaga. Złomiasz. Dobra, ledwo co chodzę, ale... A już alchemię mam na 100, nawet nie wiem kiedy wbiłem. To ładnie. Rzucę w bossa trzema firestormami, będzie XD. To co, idziemy? Gotowi? Mhm. I guess. Czekaj, to były moje? Tak, to były moje. Biorę je. Dobra. Bo jest 22. Przeszło. A trzeba... na piątą do roboty trzeba, nie? Ale ja... Okej, okay, dobra, panowie. Dobrze, Witchaven masz tutaj. To mam zezłomować, tak? Tak. Okay. Więc, jakbyś... O nie, reboiled mi spadło, kurna no. Czy wy chcecie jeszcze... Jakbyś mógł weź mi naparw Albasa tak na maksa, jak to tylko możliwe. Ech. Marnuję masę trapów na to, ale masz. Ktoś jeszcze potrzebuje jakieś potiony życia czy coś? Nie. Okej. Dobra, to teraz tak. Macie jakie trapy chcesz? Flame czy freeze? Dobra. Robię 20 flame. Ale poszedł exp. To teraz je wyrzucę tutaj. No wyrzuć wszystkie. I teraz robię 20 freeza. Okej, okay, to ja obiorę... Ty, zaraz będę miał tinkering na 100! Tinkering box mi się rozpierdzielił, masz zestaw naprawczy? Nie mam scrolla, przepraszam. Dobra, naprawiłem go sam sobie, kurwa, tak to jest. Jak musisz na kimś polegać. Normalnie go naprawiłem, bo jestem zajebisty, mam tinkering na 98 i mogę robić takie rzeczy i to jest możliwe. Czyli od zera możesz naprawić też. Tak. 20 zamrażających, proszę bardzo. I mam cały czas na 98. Teraz swoje 200 pozostałego skrapa użyję do zrobienia bear trapów. I jak to mi kurwa nie wystarczy, 99 mam, no gro, nie troluj. Nie troluj mnie, gro, kurwa, zasługuję na tę stówę ten jeden jebany raz. Stuwa w końcu, robię screena, kurwa, nie uwierzycie. Achievement wszedł? Nie, żadnego achievementa za to nie ma. A to cfele. Ale... osiągnąłem teraz Swimming 100, Trading 100, Appraisal 100, Tinkering 100, Magic 100, Casting 100, 17 alchemii, 27 leadership, ale nikt na to nie patrzy. Zniszczył wszystko. To co, na spokojnie sobie porozstawiasz te wszystkie miny. Tak. Ja wziąłem ognistę, jak coś więc... No to ja mam 20 zamrażających trapu. Dobra, jeszcze mam swoje działka, także... To gdzie utrapować? To tylko, żeby się nie zbliżyć za bardzo i gitara. I gdzie ustawiamy? Tutaj w tym rogu najlepiej. Żeby wszystko w jednym miejscu było. Hej, nie wierzę, ile wyrzeczeń kosztuje Travis? Zrobienie 100 tinkeringu. Boli mnie to. Travis? No? Co to jest za teleport w tym miejscu? What the fuck? What the fuck? Co to jest za teleport, ja chłopaki? Ja nigdy nie widziałem tego. Ej, wchodzimy to. Wchodzimy. Bierzemy kurwa te. A, to jest na arenę dalej, dobra. Na arenę dalej? Tak, bo tutaj z drugiej strony też jest enter portal. Możliwe, żeby takie uniki jakieś robić, żeby się przemieszać po arenie, coś tego typu. No nie wiem. Dobra, to co, w którym miejscu rzucać gdzieś te moje miny? Tutaj na ukos? Wydaje mi się, że spokojnie ten skurwol będzie atakować te wszystkie dronki, zwłaszcza jak się tutaj ustawimy, więc możesz w tym miejscu wszystko naspamić. No dobra, no to leci. Jak w to wejdzie, to umrze. Nawet bliżej tutaj tego środka, żeby po prostu ty się schowasz... Nie no, już nie chcę mi się z powrotem podnosić. Wolę mi się jak po prostu dwa niewidzialne typy po prostu... Po prostu się pojawia, no co ci powiem. Dokładnie. No ile jeszcze tego będę rzucał? W końcu. Jebany grzybek. Jakie kółko. Wygląda jak bardzo ładny naszyjnik z diamentem w środku. Tak, dobra. Idę aktywować. Czy mam się z czym reboilować? Próbuję zjeść dużo kółek. No nie mam się czym zreboilować. Nie, masz, patrz. Dziękuję! Jest! Overcharge! Do it! Dobra, jestem reboiled! Możemy to robić! Demon z boilerem, o kurwa, to on! Zrobiłem takie, siema, o kurwa, to on! Ktoś coś o mnie mówił? Musisz się też zbliżyć. Wszyscy musimy się zbliżyć. Yeah! No to chodźcie tutaj, zapraszam!
Co kurwiszcze głupie? Chodźcie do mnie, będzie fajnie, no właśnie, obiecuję. Chodźmy tu, tu gdzie jest garecik. Ja tam będę rzucał healę. Tak jak wpadnie za, tylko go nastawić trzeba. Dobrze, chodź tu, chodź tu, chodź. Chodź, się nie. O, chyba ma dużo odporności na manę, ale co tam? Tłukę go, patrz co się dzieje. Co tam, księżniczko, myk kosa w dupę. Kurde, jak nagle dostał takie wypchnięcie. A, tam sobie jeszcze range podbije, może na 80 siądzie akurat. Dobra, żółty frajerze, zdychasz. Będziesz zrebojlowany przeze mnie. Te kurde miny, jak wybuchły wszystkie na nim. No właśnie, no podejdź tu bliżej, nie wstydź się. Impossible! Wiesz co by było zajebiste w tej gierce? Ja teraz się skapłem. Taki endless mode. Że po prostu przechodzimy z takiej areny na kolejną i cały czas się spawnią tam wrogowie i potem co jakiś czas przechodzimy do pozycji z merchantami. To by było przeboskie. No. O, spadł mi poziom zboilerowania, nie ma takiej opcji, super heated. O, to szybko, możemy zjeść jakieś tam przedmioty, co dają boilering. Nie no, już się zreboilowałem, spokojnie. To co, wyrzucamy wszystkie nasze przedmioty w przepaść? Pora się pokazać, kim byliśmy naprawdę. Czekajcie, ja muszę to osiągnięcie mieć. Shut the fuck up. Ej, pamiętasz co się stanie, jak będziesz lewitował i tam sobie to zabierzesz? Dobra, to teraz patrzcie. A nie, czekaj, a jak użyję spela lewitacji? Kurwa, utkłem, bo wepchłeś mnie odrobinę. To nie ja. Okej. Nie mam pierścienia latania. Friendly fire, pora go rozstrzelać. Myk, lecimy. Same brudascy golasy jakieś kurde wygrały rozgrywkę. Wypiję wszystkie twoje potiony, zobaczymy ile alchemii mi z tego wpadnie. A no tak, ja jeszcze potiony swoje wyrzuciłem, ale to mniejsza. Dobra, naraz z tymi przedmiotami. Mogę ci dać, byś wypił wszystkie kurde kustosy. Bro, shatter into a pit, shut the fuck up, dostałem osiągnięcie. Ja też, bo trzeba tą maczugę co kadam wywalić. Dobra, zobaczmy jak ten błazen wyglądał pod spodem. Ale Tinkering Kid wpada do wody, a on się okazał być tutaj MVP. No i resztę sobie zjadam, żeby być reboiled pod sam koniec. A najlepsze, że scroll usuwania klątwy nazywał się Yam Yam. No, mam nadzieję, że to kurwa nagrało, a ty nie zauważysz. Ej, a może tak kurde w takich... Bo jak sobie jest takie, wrzucam Tinkering Kid do wody, wtedy ja szybko podbiegam go wpierdolę, przepaść, a ty nie zauważysz. Ty kurwo! Macie, że to mi... O ty kurwa! Chodź tu kurwa! Tak, ej, kurwa! Ej, będziesz kurwa reboiled, obiecuję ci to! Jak to masz kurwa reboiled edition? Cicho, bo chcę to zaproponować. Może zrobimy w Castle Crusher taką walkę na sam koniec. Między sobą, walkę o księżniczkę. Kto wygra? Gareth już wygrał klauna, bo wszystkie kobiety to klauny! Kurwa, zabiję cię, zjebanie mojego Tinkering Kita, kutasie krzywy. Jak postawiłeś? Dupa! No, gdzie ty? Uwa, dostałem ogniem w twarz. Jego! Jest tutaj ten automaton, gońmy! Jakiś szczur górnik, chodź tu! To ja! Ja jestem! Łapać szczura górnika! Coś, koniec many. Dobra, idziemy. No co? Jak się kręci? Gdzie pijesz, kurwa, potiony? Nie go szukuj, kurwa. Nikt nie ma potionów, kurwa. No rusz tę dupę. Nie ma. To się wyłacza! Jaki kurwa admin na wius? Wyjdźmy stąd. No i wchodzisz przez portal i na twoich plecach pojawia się wielki boiler. Podgrzewa on wodę. I ten magowie kurwa magiczni stwierdzają, jakim cudem demon kurwa z boilerem na plecach, który jest do podgrzewania wody wygrał. Chuj tam. Woda w boilerze została przeklęta. Ja nikt nie bał się kurwa w niej kąpać. Sprawdź na nagraniu, czy widać na nagraniu, jak je wyrzucam tam w rogu.
Chuj ty karki. Kurwa, kutasie jebany. Jak można być tak fałszywym? A ja miałem do ciebie przyjechać, to co, mnie też tak wrzucisz kurwa do przepaści? Tak. Aż mnie serce boli. Ja kończę, do widzenia, papato. Do widzenia. No, do bramy i się nie znamy, dobrej nocy. Elo. Wow, dostałem dużo osiągnięć, wygraj grę bez jedzenia żarcia. A ja jadłem żarcie, mam to nagrane. I zjedz... Co kurwa, jesteś jakieś osiągnięcie demon z boilerem na plecach? Co to jest za achievement? Muszę zobaczyć, gdzie to jest. Jakiś magiczny, kurde, nie wiem. Ty, nie, ale serio, coś było. Że reboiled edition, co to... Ej, nie pozwala mi wejść w achievementy. Dobra, ja się rozłączam, dziękuję uprzejmie. No, dzięki, papa. Dzięki. Bierz do ręki. Do widzenia, mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdro z farszem. Policja. Już? Policja? No, także to był najbardziej Reboiled Edition z dedykacją dla Xarala. I co? I dobranoc, bo trzeba iść jutro do roboty. Właśnie, i ciągle ten lava score. Ja pierdolę, wszędzie ten lava score. Kurwa, ten tinkering to mi przypomina walkę Witch Evena z lava scorem, naprawdę. Się możesz tak kurwa natrudzić, żeby to dojebać na stówę, a i tak jakiś skurwysyn wjebie ci tego tinkering boxa do przepaści. Ośmiorniczko pierdolona. Nie. Yeah. Bywajcie.